Witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, który to komitet wystawia swoich kandydatów do Rady Miasta Krakowa, do Sejmiku Wojewódzkiego i kandydata na prezydenta Krakowa. Jeśli chodzi o te ostatnie wybory, to ja dużo rozmawiam z mieszkańcami Krakowa na ulicach miast, na różnych spotkaniach i zorientowałem się, że no, wielu wyborców jest na finiszu kampanii, jest skonfudowana, bo mówi, że no, jest tylu kandydatów, są tak z ich punktu widzenia dziwni, niepewni, że właściwie nie wiadomo, kogo wybrać. Oczywiście nie mówię o moich już przekonanych wyborcach, czy wyborcach Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, ale o takich mieszkańcach Krakowa, którzy właśnie jeszcze nie mają ustalonego głosowania swojego. Dlatego postanowiliśmy ułatwić mieszkańcom Krakowa wybór i tych rozlicznych kandydatów pogrupować w kategorie, które będą wskazywały na pewne no, najważniejsze właściwości tych kandydatów, co myślę, że może ułatwić właśnie głosowanie 7 kwietnia i stworzyliśmy nawet taką grafikę na tą potrzebę, którą właśnie udostępniamy w mediach społecznościowych, w internecie i wyślemy zaraz po konferencji również do wszystkich mediów krakowskich i ogólnopolskich zainteresowanych tematem. Grafika oczywiście ta nawiązuje trochę do grafiki kandydata Łukasza Gibały, który próbował trochę inaczej pogrupować tych kandydatów i tam przemilczał parę rzeczy na swój temat i wstawił się do kategorii, do której nie pasuje. My zrobiliśmy swoje kategorie. Pierwsza jest najliczniejsza. To kategoria pod tytułem Kontynuacja Starego Układu. W tej kategorii są oczywiście dwaj kandydaci, Andrzej Kulik i Jerzy Muzyk, czyli dwóch wiceprezydentów miasta, którzy startują. Startują, no to tajemnica Poliszynela, po to, żeby dać szansę przetrwać układowi, który rządzi ponad 20 lat w Krakowie. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że w tej kategorii jest jeszcze dwóch innych kandydatów. Jest to Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej i poseł Rafał Komarewicz, poseł Trzeciej Drogi. Otóż przypominam, że to są byli radni komitetu Jacka Majchrowskiego. Zresztą Rafał Komarewicz, który teraz wypowiada się nagle w kampanii sceptycznie wobec stref czystego transportu, głosował za wprowadzeniem strefy czystego transportu w Krakowie. Jak wiemy, ze względu na błędy formalne ta strefa została unieważniona przez sąd. Teraz wszyscy nabrali wody w usta, czekają na wybory i dopiero po wyborach będą wprowadzać poprawioną strefę czystego transportu, a ponieważ między innymi dzięki naszym działaniom Konfederacji, która alarmowała w tej sprawie, jakie konsekwencje będą miały strefy czystego transportu i że nie są one rozwiązaniem problemów dotyczących powietrza rozsądnym, ta idea stała się coraz mniej popularna, no ale wiadomo, że niepopularne rzeczy są realizowane po wyborach, a popularne są mówione w trakcie kampanii. I tu przy okazji zwrócę uwagę, że poseł Aleksander Miszalski i poseł Rafał Komarewicz reprezentują środowiska świeżo niewiarygodne. Świeżo w tym sensie, że przed chwilą minęło 100 dni nowej koalicji rządzącej. Okazało się, że nowa koalicja nie zrealizowała 91 konkretów ze 100 na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. No też Trzecia Droga nie zrealizowała obietnicy rozszerzenia embarga, nie zrealizowała obietnicy, właściwie się z niej wycofała zaraz po wyborach dobrowolnego ZUS-u, więc są to siły po prostu niewiarygodne i jest jasne, że w kampanii mówią raczej rzeczy, których nie zrealizują, a nie rzeczy, które zrealizują. Jedno jest pewne, to są ludzie, którzy byli radnymi Jacka Majchrowskiego i w tym sensie oczywiście będą kontynuować dotychczasową politykę. Druga kategoria jest bardzo skromna personalnie, bo nazywa się PiS-owski urzędnik. Otóż Prawo i Sprawiedliwość miało trudność w znalezieniu jakiegoś kandydata
znanego ogólnopolsko, więc wzięli wojewodę i posła Prawej Sprawiedliwości Łukasza Kmitę, raczej polityka no, mało lubianego, ale przede wszystkim polityka Prawa i Sprawiedliwości, które to jeszcze niedawno, jak rządziło, wprowadziło ustawę o strefach czystego transportu, a teraz nagle poseł Kmita jest przeciwnikiem stref czystego transportu na potrzeby kampanii. Jest tym oczywiście całkowicie niewiarygodny. Nawet nagle poseł PiSu mówi wprost: nie jestem za zakazami, jestem za wolnością. Trzecia kategoria kandydatów to lewicowy populizm. W tej kategorii jest oczywiście były poseł ruchu Palikota, przypominałynny poseł i kandydat na prezydenta Krakowa, popierany przez partię Razem i Adriana Zandberga, nie bez powodu, to jest polityk otoczony bardzo lewicowym środowiskiem, który zawsze stawiał wyżej te modne, pseudoekologiczne programy nad normalnością, interesem mieszkańców. I nawet kandydat Łukasz Gibała, który też głosował w Radzie Miasta za wprowadzeniem strefy czystego transportu, teraz w debatach mówi, że jest przeciwnikiem strefy czystego transportu dla mieszkańców Krakowa. Oczywiście nie należy mu wierzyć. Do tej kategorii też zakwalifikowaliśmy pana Stanisława Mazura, który, no, wystarczy się przyjrzeć jego programowi, jego środowisku dotychczasowym działają. Jest takim, powiedzmy, lewicowym intelektualistą, jest takim lewicowym profesorem, więc należy się spodziewać tego samego kierunku. To znaczy jakieś być może zmiany, w przypadku Łukasza Gibały na pewno zmiany, ale w kierunku właśnie realizacji modnych, szkodliwych, nierozsądnych, pseudoekologicznych pomysłów. No, zostaje więc jedyny rozsądny wybór, to znaczy postawienie na rozsądną zmianę, którą staram się reprezentować. To znaczy z jednej strony skończenie z dotychczasowym układem, który rządził ponad 20 lat w Krakowie, ale bez właśnie tych realizacji modnych, ideologicznych pomysłów, które nie mają najmniejszego sensu. Wszystkie opierają się na założeniu, że trzeba emitować mniej CO2, żeby wyprowadzać przemysł z Polski, likwidować rolnictwo, co powoduje oczywiście, że ten przemysł wysokoemisyjny przenosi się do Indii, do Chin, emituje dokładnie tyle samo, powietrze oczywiście się miesza, nie ma celników na granicy powietrznej między kontynentami i krajami, w efekcie jest dokładnie to samo, tyle tylko, że likwidujemy swój przemysł i robimy sobie kuku. No i... Panie pośle, o kontrkandydatach, to może teraz o własnym programie kilka słów. Tak, jak skończę, może odpowiem na pytanie, natomiast jeszcze nie skończyłem. No i na czym polega ten mój właśnie propozycja rozsądnej zmiany? Bo jeszcze wrócę sprowokowany przez panią redaktor, że ja oczywiście za chwilę właśnie przedstawię punkty mojego programu, który ma, liczę 80 stron i na kolejnych wypowiedziach, konferencjach, debatach je prezentujemy. Natomiast najważniejsze właśnie w tych wyborach jest to, że jestem jedynym wiarygodnym kandydatem, to znaczy wiele postulatów moich kontrkandydatów brzmi sensownie, tylko wystarczy się przyjrzeć dotychczasowym działaniom, żeby było jasne, że w ogóle nie ma sensu słuchać tych postulatów. Natomiast moje postulaty dla Krakowa są zgodne z tym, co prezentowałem w poprzednich wyborach prezydenckich, kiedy startowałem, ale tym razem myślę, że brzmią one dużo jeszcze bardziej wiarygodnie, w tym sensie, że już wtedy wiedzieliśmy, w którą stronę to idzie, ale teraz wszyscy o tym wiedzą, więc pierwszy punkt programu dla Krakowa to Kraków przyjazny kierowcom, a więc poszerzanie ulic, a nie zwężanie ulic, ułatwienia dla kierowców, a nie ograniczenia. Wprowadzenie prostej zasady, że likwidacja jakiegokolwiek miejsca parkingowego w Krakowie musi być poprzedzona stworzeniem nowego miejsca parkingowego, budowa parkingów kubaturowych i też smart parkingi. Można skorzystać z postępu technologicznego, żeby ułatwić życie kierowcom i w związku z tym wszystkim krakowianom, ale bez odwoływania się do postępu
postępu w sensie lewicowej rewolucji i ideologicznych pseudoekologicznych pomysłów. I przykładowo, zamiast strefy czystego transportu, która jest nierealna do wprowadzenia, bo ona zakłada, że my się przesiądziemy na elektryki, prawda, i będziemy jeździć ekologicznie, tymczasem na świecie nie ma tyle kobaltu, żebyśmy się przenieśli na elektryki, sieć przesyłowa nie jest na tyle wydajna, a większość mieszkańców Krakowa nie jest stać na kupowanie nowych samochodów elektrycznych. Zresztą nie jest to ekologiczne, bo później utylizacja akumulatorów i tych samochodów jest bardzo kłopotliwa. Do tej pory nie wymyślono, co robić z tymi akumulatorami, które dość szybko trzeba będzie wymieniać i utylizować. I zamiast takich właśnie nierealnych do wprowadzania, utrudniających życie pomysłów, proponujemy pomysły proste, sprawdzone w wielu miastach Europy, jak na przykład zainstalowanie czujników na miejscach parkingowych, zaoferowanie aplikacji, w której każdy mógłby sprawdzić, które miejsce jest wolne. Dzięki temu nie krążyliby kierowcy 15 minut po centrum miasta w poszukiwaniu miejsca parkingowego, emitując mnóstwo niepotrzebnych spalin. Zamiast zrobić coś takiego, coś tak prostego przez 20 lat, to idzie się w kierunku stref czystego transportu. Żeby ułatwić życie kierowcom, a więc wszystkim mieszkańcom, w tym matkom, które chcą rozwieźć dzieci do przedszkola, pojechać do lekarza, w tym przedsiębiorcom, którzy tworzą usługi i produkty dla mieszkańców Krakowa, a więc im łatwiej będą mogli dostarczać te produkty, tym tańsze będą te produkty i szybciej dostarczone dla mieszkańców Krakowa. No, żeby to ułatwić, to też trzeba oczywiście udostępnić tym mieszkańcom, którzy nie zawsze chcą, ale czasem muszą jeździć samochodami, żeby mieli wybór korzystać z coraz to wygodniejszej, efektywniejszej komunikacji miejskiej. I tu przede wszystkim mówi się o metrze dla Krakowa. Oczywiście to jest ambitny projekt, jak tylko będą na to pieniądze, to to zrobimy. Na razie Jacek Majchrowski zadłużył Kraków niebotycznie i na razie nawet kandydat od Donalda Tuska nie obiecuje, że rząd nagle łaskawie da nam pieniądze na metro, ale mamy 7 linii kolejowych w Krakowie gotowych, z których można bardzo szybko i dość tanio zrobić właśnie takie, powiedzmy, naziemne metro kolejowe, które łączyłoby wszystkie dzielnice Krakowa i podmiejskiej miejscowości z Krakowem. Kolejny element mojego programu to przede wszystkim zmiany systemowe. Nie chodzi o to, żeby zmieniali się ludzie i było tak samo, bo się czegoś nie da zrobić, tylko chodzi o to, żeby ułatwić rozwijanie się Krakowa bez względu na to, kto rządzi. Otóż chodzi o decentralizację. Nie może być tak, że każda dzielnica przychodzi po prośbie do prezydenta, że oni tu by chcieli mieć park, tu więcej zieleni, albo więcej miejsc parkingowych, albo szerszą ulicę. Chcemy wprowadzić decentralizację, to znaczy dużo, nieporównywalnie większy udział dzielnic w budżecie całego miasta, nieporównywalnie większy udział i dużo większe w związku z tym kompetencje radnych dzielnicy, którzy będąc blisko mieszkańców, blisko ich potrzeb i problemów, będąc dużo łatwiej kontrolowanymi przez mieszkańców, realizowaliby te postulaty, które są w danej dzielnicy dla mieszkańców najważniejsze. Krótko mówiąc, chcemy oddać Kraków mieszkańcom. Bardzo poważny problem w Krakowie jest związany z budownictwem. Z jednej strony patodeweloperka, a z drugiej strony niesamowicie drogie mieszkania, kilkadziesiąt procent droższe niż były jeszcze kilka lat temu. To jest bardzo duży problem, zwłaszcza dla młodych mieszkańców Krakowa, którzy chcą pójść na swoje. Więc z jednej strony trzeba dokończyć jak najszybciej studia kierunków i rozwoju, tak żeby ustalić, gdzie co może być zbudowane, żeby zapobiec korupcji, bo w tym momencie, jak to nie jest ustalone, to przychodzi deweloper do urzędnika, umawia się, być może płaci jakąś łapówkę i pozwala się na różne dziwne rzeczy, budowanie osiedli bez dróg dojazdowych, bez miejsc parkingowych i tak dalej. To trzeba ustalić tak, żeby te plany były niezmienne, jak najszybciej się zestarzały, tak żeby oderwały się od partykularnych interesów deweloperów. Ale z drugiej strony nie można blokować budowy mieszkań w Krakowie, dlatego że wtedy będą droższe. Im mniej mieszkań, tym droższe mieszkania, prawo popytu i podaży. Tymczasem 43% powierzchni Krakowa to grunty rolne, które się marnują. Nie chodzi o to, że to są grunty zielone i my chcemy zieleń niszczyć, tylko to są grunty formalnie rolne. Nie można tam budować. Trzeba jak najszybciej skierować swoje działania w kierunku
odrealniania tych gruntów, tak żeby pozwolić właśnie po stworzeniu dokładnych planów zagospodarowania terenów, planów kierunków i studium rozwoju, pozwolić budować prywatnym przedsiębiorcom mieszkania zgodnie z najwyższymi standardami, tak żeby tych mieszkań było jak najwięcej, czyli tanie mieszkania dla Krakowian, oczywiście zgodnie z duchem Konfederacji, sprawy rynkowe, to znaczy jak najmniej biurokracji, jak najmniej pozwoleń, koncesji, niepotrzebnych procedur, niskie podatki lokalne, są podatki lokalne, które można obniżać nawet do zera w Krakowie. Na przykład jedna z gmin obniżyła do zera podatek transportowy i co ciekawe, nie wpłynęło to źle na budżet tej gminy, dlatego że wtedy wszystkie firmy transportowe zaczęły rejestrować się w tej gminie, w związku z tym tam zarabiały, płaciły inne podatki i budżet na tym skorzystał i rozwój gospodarczy na tym skorzystał. A więc swoboda przedsiębiorczości. Oczywiście sprzeciwiamy się następnym po strefach czystego transportu ideologicznych pomysłach jak miasta 15-minutowe, czyli pomysł, żeby wykrawać kawałki miast, przypisywać konkretnym mieszkańcom i pozwalać mieszkańcom poruszać się tylko po tym skrawku miasta. Jesteśmy za swobodą konstytucyjną zresztą poruszania się i korzystania z całego miasta. I ostatnia bardzo ważna rzecz, bo my wystawiamy kandydatów do Rady Miasta, do Sejmiku Wojewódzkiego, którzy, jakie by nie mieć zdania o dynamicznej i buńczycznej Konfederacji, to są na pewno ludzie, którzy będą patrzeć innym radnym na ręce. Natomiast żebyśmy jeszcze skuteczniej to robili, żebyśmy sami siebie uwiązali do naszych obietnic, do naszych działań, chcemy stworzyć aplikację zresztą, która z jednej strony by pozwalała na te miejsca parkingowe, ale z drugiej strony pozwalałaby na dynamiczne obserwowanie każdego głosowania radnych, każdej sytuacji budżetowej, żeby nie było znowu sytuacji, że krakowianie budzą się z ręką w nocniku, bo ktoś dojrzał nagle, że jesteśmy zadłużeni niebotycznie w Krakowie. Na bieżąco budżet miasta, zadłużenie musi być wyświetlane. Na bieżąco każda złotówka wydawana powinna wyświetlać się w tej aplikacji, żeby mieszkańcy znów w ramach programu Oddać Mieszkańcom Kraków, żeby mieszkańcy kontrolowali władze miasta i ich działania. I to wszystko na dzisiejszej konferencji. Czy są jakieś pytania? No właśnie, to jest najskuteczniejsza metoda. Bardzo złym kierunkiem jest pomysł, żeby czy to rząd, czy samorząd budował mieszkania. To się nie sprawdziło za komuny i nie sprawdziło się przez ostatnie lata rządów PiS-u, gdzie też obiecał dużą liczbę mieszkań i oczywiście tego nie udało się zrobić. Państwo nie może zbankrutować, państwu nie zależy, żeby na czymś zarobić. To jest urzędniczy sposób budowania mieszkań. Później rozdziela się te mieszkania, a skoro, jak już wiemy, Państwowy Uniwersytet Humanum rozdawał politykom dyplomy za bezcen, no to zaraz się okaże, że te mieszkania będą oczywiście ludziom powiązanym z magistratem rozdawane i na tym stracą mieszkańcy Krakowa. Trzeba pomyśleć o tym rynkowo. Oczywiście z jednej strony ograniczając patodeweloperkę planami zagospodarowania terenu, ale z drugiej strony zadziałać zwykłym prawem popytu i podaży, które mówi, że im więcej jest jakiegoś produktu na rynku, tym siłą rzeczy jest on tańszy. A więc właśnie odrealniać powierzchnię Krakowa, która w tym momencie w 43% to powierzchnie rolne, na których nie można budować, mimo że tam wcale nie ma jakiejś zieleni, z której korzystają mieszkańcy, zwiększyć ilość mieszkań w tym sensie i dzięki temu zmniejszyć ceny mieszkań. Oczywiście jednocześnie Konfederacja będzie podejmowała działania i podejmuje w polskim parlamencie, bo jednocześnie rząd niestety psuje rynek mieszkań kredytami 0% i tak dalej. Będziemy z tym walczyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? A z jakich mediów pan jest? Ja? Z jakich mediów pan jest? Ja nie chcę z mediów, ale mogę jako... Tak, ale to porozmawiajmy zaraz, dobrze? Bo tu zrobiliśmy konferencję dla mediów. Dziękujemy w takim razie. Dziękujemy bardzo. To jeszcze może